Dla jakiej wartości c wielomian p od x równa się x do trzeciej plus 2x kwadrat plus cx, czyli to jest właśnie to c, plus 10 dzieli się przez taki dwumian x minus 5. No i to jest kolejny przykład zastosowania twierdzenia Bezu. Więc co? No, wiemy, że wielomiany możemy przez siebie dzielić, czyli p od x zawsze możemy zapisać jako x minus 5 razy pewien inny wielomian, nazwijmy go q od x, plus reszta. No ale reszta, wiemy, że reszta to jest wielomian stopnia niższego niż przez ten, który dzielimy, to jest wielomian stopnia 1, czyli reszta jest stopnia 0. No i teraz dzieli się, to znaczy, że reszta musi być 0, prawda? Czyli reszty mamy nie mieć. No kiedy jest taka sytuacja? No zobaczmy, że jeżeli policzymy wartość p w punkcie 5, no to właśnie dostaniemy tą resztę, dlatego że ta wartość, czyli to jest twierdzenie Bezu, prawda, że reszta to jest p od 5. No i teraz właściwie to jest dowód tego twierdzenia, prawda? Jeżeli policzymy p od 5, jeżeli wstawimy do tej równości p od 5, liczbę 5, p od 5, no to jest właśnie reszta. I chcemy, żeby ta reszta była 0, czyli żeby te wielomiany się dzieliły. Wobec tego warunkiem podzielności wielomianu p przez x minus 5 jest p od 5 musi być 0. Czyli co? Czyli musimy obliczyć p od 5, dostaniemy pewien warunek na c. No to liczymy. P od 5 to jest tak 5 do trzeciej plus 2 razy 5 do kwadratu plus, no właśnie, tu jest nasze c, c razy 5 plus 10, no i to ma być równe 0, prawda? No dobrze, no to teraz co, przez 5 chyba możemy podzielić wszystko. Czyli tak, 5 do trzeciej, jak podzielimy przez 5, to jest 5 do kwadratu, czyli 25 plus 2 razy, tu jest 5 do kwadratu, 1 5 wyrzucamy, to zostanie nam 1 5, czyli to jest 2 razy, czyli 10 plus, no teraz, c razy 5, jak podzieliliśmy przez 5, to zostanie tylko c, no i jeszcze mamy 10, które podzieliliśmy przez 5, czyli zostanie 2 i to ma być 0. No to c musi być równe ile? Tu mamy 25 plus 10, to jest 35 plus 2, 37, czyli c musi być minus 37. Wobec tego wielomian p od x podzielny jest przez x minus 5 dla c równego minus 37.